To może pierwsze pytanie od pana Mirka. Cześć Adrian, siema. Pytanie jest, jak w obecnej sytuacji radzę się z treningami i sprawa wygląda tak, że wiadomo, przez koronawirusa pozamykane są siłownie, przynajmniej oficjalnie. Także ja wraz z teamem musimy się uciekać do rozwiązań jakichś takich treningi na dworze, albo mamy taką jedną salkę, którą 3 razy w tygodniu możemy sobie wynająć na prywatne treningi. Wiadomo, nie jest to samo, co w gymie na macie, bo jednak nie mogę sparować, jeśli chodzi o zapasy, jeżeli chodzi o jiu-jitsu, ale na ten moment cały czas stójkę robimy. Właściwie tak samo jak wcześniej. Kiedy najbliższa walka? Nie wiem. Cały czas czekam na oferty, bo teraz jeszcze, zwłaszcza w Anglii, w Polsce jeszcze widzę, te gale pay-per-view się odbywają bez publiczności. W Anglii niestety MMA chyba nie jest aż tak popularne, żeby to się opłacało, przynajmniej na tych mniejszych galach, więc nie ma na razie żadnych ofert. Czekam. Może jakaś z Polski wpłynie. No, śledzę, staram się śledzić, zwłaszcza wagę ciężką, ale niewiele mogę powiedzieć na ten temat. Mam całą masę rywali, z którymi chętnie bym zawalczył w Polsce. Mógłbym wymieniać tutaj nazwiska. Chodzi tutaj przede wszystkim o poziom, żeby zawodnik reprezentował jakiś poziom sportowy przede wszystkim. To są rywale, z którymi ja bym chciał walczyć. Wymarzony rywal dla mnie. Z Polski. Ciężko mi jest powiedzieć, że po ostatnim Fenie zaimponował mi Adam Pałasz. Jest solidny zawodnik. Nie jest to weteran, tylko jeszcze młody zawodnik. Chciałbym toczyć boje z zawodnikami tego typu. Mocnych sportowo, nie na końcu swojej kariery, ale najlepiej w prime lub rozwijający się. Z jakimi zawodnikami sparuję w klubie? Jak wiadomo, ciężko jest o zawodników wagi ciężkiej. Nie jest nas aż tak dużo. Także sparuję ze wszystkimi. Sparuję z dużymi, z małymi, z wysokimi, z niskimi. I uważam, że to jest dobre. Nie ma co się zamykać na samą wagę ciężką. Bo na przykład sparując z wagą ciężką, nigdy nie odczujesz tej szybkości, co ma zawodnik wagi średniej bądź lekkiej. Więc można trochę popracować nad szybkością, nad refleksem, sparując z lżejszymi zawodnikami. Czy nie myślałem, żeby zejść do półciężkiej? Ja mniej, więcej mój trener. Bardzo chciałby, żebym był szczupły i bił się w półciężkiej. Ja jednakże uważam, że dobrze się czuję i będę się czuł w przyszłości w wadze ciężkiej. Przede wszystkim, bo nie muszę ścinać wagi. Jednak ścinanie wagi jest to proces ciężki i niezdrowy i ja szczerze mówiąc, jeżeli mogę, wolałbym unikać i zaoszczędzić trochę zdrowia, ale tak jak powtarzam, nie wykluczam, że zejdę do półciężkiej kiedyś po jakiś drugi pas. Myślę, że jeżeli chodzi o fanów, to prędzej znają mnie tutaj w Anglii, bo tutaj na angielskich galach walczę. Tutaj się pokazuję na tych galach, w środowisku, także uważam, że tutaj, w Polsce raczej nie bardzo.
Janik Bachati, co mówił o Polsce? No mówił o Polsce to co większość ludzi, że piękny kraj, piękne kobiety, tani, fajny alkohol. No nie wspomina za dużo z walki, woli unikać tego tematu. Także tyle o Janiku. KSW jest odbierana przynajmniej przez... Nie mówię tutaj o Polonii, bo wiadomo, cała Polonia KSW zna. Ale jeżeli chodzi o inne nacje, o Anglików, znają KSW, wiedzą, że jest to duża organizacja, ale nie widzę jednak, żeby ktoś wykupował na przykład pay-per-view, żeby oglądać KSW tutaj z angielskich kibiców. Przynajmniej ja takich nie znam. Co sądzę o zawodnikach walczących dwa razy w miesiącu? Przecież nie mogą się dobrze przygotowywać do takich walk. No i tu jest taka sytuacja, bo są dwa modele. Taki jak MMA, 3-4 razy w tygodniu, 3-4 razy w roku, dwa razy w roku, lub Muay Thai, gdzie oni praktycznie biją się co dwa tygodnie. I ciężko jest tu oceniać, to moim zdaniem jest personalnie, komu bardziej pasuje, bo niektórzy wolą utrzymywać pewien stały poziom formy i po prostu się obijać, a inni szukają tych pików i spadków formy, także uważam, że to personalnie. Ja wolę walczyć w odstępach takich 3 miesiące, potrzebuję te 8 tygodni, 12 na przygotowanie. W Lounge Gymie trenują Polacy. Sonik Walerianow, Szymon Lewandowski, Rafał Borowski, do niedawna jeszcze Karol Mikielski, ale wrócił do Polski. Mamy team polski w klubie. Szczerze mówiąc, to mógłbym powiedzieć, że 1/3 zawodników walczących u nas w klubie to Polacy. Myślę, że KSW jest największą organizacją w Europie. No pod warunkiem, w zależności czy liczymy ACA do Europejskiej Federacji czy nie. Jeżeli chodzi o ilość zawodników, ilość gal, no to wiadomo, ACA przebija KSW. Ale nie wiem, czy mogę powiedzieć, że ACA jest europejska, czy może bardziej wschodnioeuropejska, rosyjska. Nie mam kontraktu z żadną organizacją MMA ani inną. Czy planuję wrócić do Polski? Może, na razie nie mam żadnych specyficznych planów, ale jakby mi się otworzyły pewne furtki, to czemu nie? To wtedy chętnie. Ja nie, przynajmniej na ten moment mojej kariery, ja nie walczę dla pieniędzy, także po prostu uczciwe pieniądze za walkę na danej gali, danym poziomie. Nie mam wysokich oczekiwań finansowych w stosunku do walki. Czego z Polski najbardziej mi brakuje? No wiadomo, przyjaciół i rodziny. Mam część rodziny i przyjaciół tutaj przy sobie, ale część niestety jest w Polsce, także tego najbardziej. Najlepszy na świecie zawodnik wagi ciężkiej. Na ten moment myślę, że jest to Stipe Miocic. Jest wszechstronny, bardzo mocny. Jeżeli chodzi o all time, no to jednak Fedor, Emelianenko. To są zawodnicy, moim zdaniem, najlepsi na świecie. Jak można porównać możliwości treningowe w Polsce i WK? I tak
swojego doświadczenia, ze swoich obserwacji, to widzę, że jednak gymy sztuk walki w Polsce są lepiej rozwinięte, są większe, mają więcej sprzętu, więcej uczniów. Także myślę, że... No ale jednak w Polsce są inne rzeczy, które przeszkadzają trenować, jak na przykład zarobki ludzi. Także jak ludzi nie ledwo stać na życie, to ciężko jest jeszcze inwestować w sport. Tutaj w Anglii jest o tyle łatwiej, że każdego uczciwie pracującego człowieka jest właściwie stać, żeby jeszcze poświęcić się pasji, hobby. Czy w Anglii pierwsze walki to też tak zwane walki za kasę na odżywki? No tak, tak. Jeżeli nie jesteś osobą popularną, wchodząc do MMA lub z jakimś doświadczeniem w innym sporcie, no to raczej tak samo jest jak w Polsce, czyli walka za odżywki. Szczerze mówiąc, za swoją pierwszą walkę to dostałem procent od sprzedanych biletów, to właściwie było tyle. Ale nie narzekam, bo i tak zrobiono mi przysługę, że ta walka się odbyła. Czy ciężko połączyć treningi z normalną pracą? I sprawa wygląda tak, że jeżeli pracuję jako kierowca ciężarówki, to wtedy jest ciężko, ponieważ wyjeżdżając w trasę, ja je wjeżdżam w trasy takie jednodniowe, to nie mam nigdy pewności, o której godzinie ja skończę, o której godzinie skończę pracę, będę mógł pójść na trening. Nie mogę się umówić na żaden prywatny trening, na jakąś grupę wieczorną, to wtedy albo zdążę, albo nie zdążę. Teraz jednak rodzice kupili sklep spożywczy w Anglii, polski sklep, i teraz tam potrzeba więcej pomocy. Także pracuję tam, a tam mogę sobie elastycznie układać grafik i pod sport. Czy marketing w sporcie jest równie ważny jak wyniki? Wygląda na to, że tak. Wygląda na to, że tak. Ciężko jest samym sportem osiągnąć popularność, która by ewentualnie przełożyła się na zarobki zawodnika. Także marketing jest potrzebny. Ja osobiście nie kładę na to nacisku. Wierzę, może trochę naiwnie, że jednak sport się obroni, ale nie mówię, że w pewnym momencie swojej kariery nie zacznę się zajmować również marketingiem, widząc, że jest to jednak niezbędna sprawa. Co sądzę o tym, że freak fighty są wyżej na karcie walk od walk o pasy mistrzowskie? Szczerze mówiąc, to wydaje mi się, że nic o tym nie sądzę. Nie walczył żaden freak fight przede mną, żebym miał oceniać, że gość bez umiejętności się bije wyżej. To w sumie, jak wysoko jestem na karcie, też nie ma znaczenia. Lepiej jest być niżej, mniej się czeka na walkę. A wracając do freak fightów, no to ja jestem jednak zdania, że wolność domku w swoim domku. Jeżeli federacji biznesowo się to układa, a układa im się biznesowo wtedy, kiedy dadzą freak fight na main event, co-main event, no to dobrze, bo no, federacja zarabia, to i zawodnicy mogą zarabiać. Tak, jeżeli freak fighty mają pomóc w rozwinięciu federacji, tak jak Mariusz Pudzianowski rozwinął KSW, i teraz KSW płaci grubą kasę zawodnikom, no to fajnie, no to ja jestem z tym okej. Gorzej jakby nic za tym nie szło. Trash talk. Co sądzisz o Fame MMA, trash talku i walkach freaków? No to o walkach freaków już powiedziałem, jak co, to niech się biją. To już jest kwestia, kto to ogląda.
Ja osobiście nie bardzo, chyba że jakieś bardzo szalone walki, czyli Najman, bonus BGC, Fame MMA, no tak, Trash Talk, no to tak samo, no to pytałeś o marketing i to jest właśnie ten ich marketing Fame MMA. Sprzedaje się dla danej grupy ludzi. Myślę, że no w MMA też się Trash Talk sprzedaje, ale jednak inny Trash Talk niż przy walkach frykowych. Wszystko zależy od grupy odbiorców i poziom i sportowy, i rozmów, i marketingu jest uzależniony od właśnie tej grupy. Czy myślę, że MMA może zostać dyscypliną olimpijską? Myślę, że tak. Wszystko na to wskazuje, że idzie to w tą stronę. Natomiast nie wiem, czy to byłoby dobre. Ale nie będę tego rozwijał. Ja bym ich nie stawiał obok siebie. Znaczy, pytanie było, co sądzisz o zawodnikach jak Conor czy Nate Diaz, którzy bardzo dużo gadają o swoich mediach. Ja bym ich nie stawiał obok siebie, Conora i Nate'a, bo to jednak jest dwie różne sytuacje. Conor McGregor gada non-stop, cały czas właściwie o wszystkim, a Nate Diaz się aktywuje właściwie tylko kiedy go coś zakuje. Także i ja widzę zupełnie inny przekaz od Conora i od Nate'a Diaza. Natomiast co sądzę? No działa. Działa to na pewno. Zarabiają kupę kasy dzięki gadaniu. Wiadomo, nie z samym gadaniem, ale myślę, że jakby Conor siedział cicho, tak jak na przykład Jose Aldo, to nie byłby tam, gdzie jest teraz. Łukasza Parobca znam tylko z walki jego, z internetu. Nie poznaliśmy się. Wiem, że trenuje gdzieś na północy Anglii. Ja jestem w centralnej Anglii, troszkę daleko, żeby się na treningi zmawiać, ale może kiedyś. Czy odczuwasz już skutki treningów MMA? Jakieś przewlekłe bóle? No tak, tak, już parę dobrych lat robię to MMA i są kontuzje. Są kontuzje, przede wszystkim kontuzje kostek, skoków stawowych, kostek tych i przedramiona. Przedramiona, nawet nie wiem za bardzo o co chodzi z tymi przedramionami, ale tak przewlekle dokuczają, choć w walce to może nie przeszkadza tak bardzo jak może ból po treningach, po walkach. To wygra w rewanż McGregor versus Khabib. Po pierwsze, no jak już by doszło do takiej walki, to myślę, że wynik byłby podobny. Co sądzisz o walce Usman versus Burns? W końcu do tej pory byli kolegami klubowymi. Nie znam historii tych panów. Znam ich walki. Obaj bardzo mocni, bardzo silni. Dobre zapasy. Silne ciosy. No jest to walka do zrobienia. Chociaż nie wiem, czy najfajniejsza w wadze półśredniej. Jak lubię spędzać wolny czas, coraz mniej tego wolnego czasu. Ale lubię spędzać z bliskimi. Nie bardzo lubię się gdzieś włóczyć po tłocznych miejscach, po klubach, pubach. Bardziej natura, rower, motocykl. To są rzeczy, jak się relaksuje. Jak się odprężam przed walką. Bardzo ciężko mi się odprężyć przed walką. Jedyne co pomaga to muzyka, kiedy nastawię ją spokojną i może tak
próba uspokojenia się mentalnie, tak wyciszenia, o, jak się próbuję wyciszyć, to mi pomaga. W jakim wieku można zacząć trenować MMA, żeby jeszcze wejść w zawodowstwo? Ja zacząłem MMA, zacząłem trenować, mam 21 lat. 5 lat później zawodowy debiut. Myślę, że każdy do przynajmniej 40 roku życia jest w stanie się na tyle przygotować, żeby dać w zawodową walkę na przyzwoitym poziomie. Czy jest jakieś miasto w Polsce, które chciałbyś szczególnie odwiedzić? Nie zastanawiałem się nad tym. Chętnie bym odwiedził jakieś duże hale sportowe, na których mógłbym zawalczyć. Ergo Arena albo Spodek. Tak, to są miejsca, które chciałbym odwiedzić. Sądzę, że zapasy dają najwięcej w walce. To najbardziej dominująca płaszczyzna. Walka zaczyna się w stójce, także stójka, uderzenia, kopnięcia są równie ważne. Nie sądzę, żeby zapasy dominowały nad całą walką, bo jednak jak ktoś ma dobrą obronę przed zapasami, no to same zapasy nie zdominują walki. Co myślę o Seju? No myślę właśnie, że uprawia marketing trochę nienaturalny. Mi się to osobiście nie podoba. Także nie jestem fanem Sejudo. Jestem fanem jego umiejętności. Solidny zawodnik, bardzo dobrze walczy. Lecz postać medialna jakoś do mnie nie przemawia. Co moja rodzina na to, że trenuję? Na początku byli sceptycznie do tego nastawieni. No, nie byli szczęśliwi, że na przykład dużo czasu poświęcam na to, kiedy mógłbym rozwijać się w innej dziedzinie, że daje się obijać. To takie typowe gadki. Natomiast teraz bardzo mnie wspierają, wiedzą, że treningi to jest priorytet, że właściwie wszystko się do sportu dostosowuje, pracę do sportu. Inne sfery życia do sportu. Nie wiem, czy to jest to najzdrowsze, ale taki jest na ten moment priorytet. Kogo uważam za najlepszego trenera MMA? No, na ten moment uważam swojego trenera, Jamesa Dixona, za najlepszego trenera MMA. Jest to młody trener. Jest młodszy ode mnie jeszcze o 2 lata. Natomiast zaczęliśmy, tak jakby, właściwie nie zaczęliśmy, on zaczął trenować MMA dużo wcześniej niż ja. Natomiast kiedy on zaczął trenować, znaczy kiedy on zaczął szkolić ludzi, został trenerem, to a ja zostałem jego zawodnikiem i od tamtej pory razem się rozwijamy i ja widzę w porównaniu do innych dużych trenerów, wielkich zawodników, z którymi miałem przyjemność pracować, widzę, że mój trener ma ogromną wiedzę, umiejętności przekazywania jej i nawet jeżeli nie teraz, to w przyszłości on musi być okrzyknięty najlepszym trenerem MMA. To jest największą inspiracją. Jeżeli spojrzę o taką inspirację atletyczną, podejście do sportu, to George St. Pierre. George St. Pierre jest taką inspiracją, że patrzysz na niego i widzisz, że on robi wszystko tak, jak powinien robić. Tak, jak powinien iść na trening, tak idzie na trening, tak jak powinien jeść, tak je. I myślę, że z tego typu zawodników powinno się brać przykład. No, ciężko mi jest powiedzieć.
który z zawodników, czy Daniel Omielańczuk, czy Marcin Tybura, jest lepszym zawodnikiem wagi ciężkiej. Oni są obaj bardzo mocni. Ja bym chętnie ich skonfrontował. Nie wiem, czy nie walczyli już kiedyś, ale jak nie, to bym ich skonfrontował właśnie o tytuł najlepszego zawodnika wagi ciężkiej w Polsce. To według mnie, no tak jak właśnie Damian Omielańczuk lub Marcin Tybura jest numerem jeden w wadze ciężkiej w Polsce, moim zdaniem. Czy w Anglii są organizowane seminaria z zawodnikami? Tak jak jest to w Polsce, są seminaria organizowane. Nie jest ich tak dużo jak w Polsce. Osobiście byłem na jednym seminarium i to z... Nie, przepraszam, na dwóch. Jedno było z Mamedem Khalidowym w Londynie, a drugie było z Braulio Estimo. Także tak pół na pół. Gdybyś mógł wybrać kogoś, z kim mógłbyś posparować jeden dzień z całego świata, to by był. No, ciężkie pytanie, ale myślę, że tak stylistycznie. No, może nie, wróćmy do początku. Przecież ja najbardziej chciałbym posparować z Jonem Jonesem. Jest on na ten moment okrzyknie najlepszym zawodnikiem, jest podobnych warunków fizycznych, no może podobnej wagi. No i chciałbym na pewno sprawdzić siebie na tle kogoś takiego. Od niedawna prowadzę personalne treningi z MMA dla początkujących, średnio zaawansowanych. Mam kilka osób, zaczynam dopiero to robić. Co jeszcze mogę powiedzieć? Bardzo mi się to podoba i mam nadzieję, że będę to kontynuować sukcesywnie. Ulubiona kombinacja ciosów? Nie ma jednej. Nie ma jednej, ale bardzo lubię na przykład kombinację sierp na głowę, sierp na ciało, lewy i wykończyć prawym na górę. Jeszcze na zgięciu. Co sądzisz o powrocie Mike'a Tysona do boksu? No myślę, że jest to skok na kasę. Myślę, że to będzie ogromna walka. Wszyscy o nim mówią. Mike Tyson wygląda, jakby drugą młodość przeżywał w świetnej formie. Szczerze mówiąc, chciałbym to zobaczyć. Nie sądzę, żeby było to na poziomie czołówki światowej wagi ciężkiej teraz, ale każdy z chęcią by to zobaczył. Mike Tyson jest kotem, co sądzę o nim. Czy to prawda, że ciosy na wątrobę najtrudniej przetrwać? Ciężko mi jest powiedzieć, bo szczerze mówiąc nie dostałem nigdy tak mocno na wątrobę, żebym nie mógł kontynuować walki. Ale zdarzało się, że sparing partnerów tak zatrzymywałem ciosami na wątrobę. Bo jak po innych ciosach, no to tam się podniesie, zakryje głowę, coś spróbuje się zregenerować, natomiast po ciosie na wątrobę to oni już po prostu nie chcą. Wolą usiąść i tak to wygląda. Nie sądzę, żeby Phil de Vries pokonał wszystkich topowych polskich zawodników. Myślę, że przynajmniej tych dwóch, o których rozmawialiśmy, Daniel Omielańczuk, Marcin Tybura, by go pokonali. Myślę również, że Szymon Bajor również mógłby go pokonać. Pozdrówka, Kamil. Dzięki, chłopaki, za live'a. Do usłyszenia. Piątka.